Witajcie, dzisiaj spacerek znowu w parku, słoneczną pogodę, aczkolwiek mroźno dzisiaj jest, minus 7 rano było, teraz nie wiem, minus 5 będzie, mamy niewiele czasu, muszę sobie właśnie tak zostawić mało, żeby nie gadać za dużo. No i co tu powiedzieć, powiem wam szczerze, że te ostatnie Ewangelie to są takie nie przemawiające do mnie, nie dają mi jakiegoś takiego obrazu nadziei, ale tak mi się wydawało. Jeśli sobie księdza Grzegorza posłuchałem, to jest chłop, który potrafi naprawdę pokazać, że Ewangelia to jest dobra nowina. I tak szczerze mówiąc, w takim stanie jak ja jestem, to też ja cały czas wam mówię, że to słowo Boże, ono jest żywe i ono się bardzo w życiu sprawdza, przynajmniej w moim. No i dzisiaj też tak było, bo tam powiedział, że bo tam jest odburzenie Jerozolimy i Pan Jezus mówi, że tam w tym zaczyna się wasze odkupienie, czy będzie wasze odkupienie. Mniejsza z tym, ale chodzi o to, że daje to nadzieję na tym, i to właśnie tak trwamy zwykle przy Panu Bogu, jak jest wszystko w porządku, a jak się zaczyna coś dziać nie po naszej myśli, to uciekamy. Ja sobie w tym momencie powiedziałem, że nie. Że w każdym połączeniu, położeniu dziękujcie, zawsze się modlicie i się tego trzymam, chociaż powiem wam szczerze, że wcale to nie jest proste. Ale daję nadzieję na przyszłość. Także błogosławieństwa i dobrego dnia.